Całkiem niedawno świat obiegła informacja, iż destylarnia Glenmorangie postanowiła zamienić swoją starą, poczciwą, 10-letnią whisky The Original na nową, tym razem 12-letnią. Czyli podobnie jak było to w przypadku Quinta Ruban. Czy efekt końcowy będzie taki sam? Cześć, z tej strony Władysław Poremski, Whisky Malt Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Glenmorangie zamienia swoją starą 10-letnią whisky The Original na nową 12-letnią whisky The Original. Mamy tutaj podobną sytuację, jak było to w przypadku Quinta Ruban jakiś czas temu, kilka lat temu, kiedy to 12-letnia edycja została zastąpiona 14-letnią edycją. Jak wiemy, efekt nie był zadowalający, gdyż okazuje się, iż 12-letnia edycja była nieco lepsza od tej 14-letniej. No i tym razem mamy do czynienia z kolejną whisky z tej destylarni, która została poddana temu samemu zabiegowi. Czyli z 10-letniej edycji The Original postanowiono zrobić 12-letnią edycję The Original. Czy 2 lata więcej w beczce znaczy, że whisky będzie lepsza? Jak wiemy, nie zawsze efekt jest taki, jaki chcielibyśmy, aby był. Nie zawsze ta whisky będzie lepsza, bo wszystko zależy tak naprawdę od wielu, wielu czynników. No ale nic. Udało mi się zdobyć tą 12-letnią whisky, chociaż jeszcze nie jest ona nigdzie dostępna tak naprawdę za wyjątkiem strony Glenmorangie, czyli ich sklepu destylarni. No, w Wielkiej Brytanii z dostępnością raczej większego problemu nie ma, dlatego że jest ona dostępna chociażby w jednym z większych dystrybutorów online. Akurat mówimy tutaj o dystrybutorze, który zajmuje się nie tylko whisky, ale różnymi innymi alkoholami. Oprócz tego tak naprawdę tylko oficjalny sklep destylarni i nigdzie więcej. Oficjalna premiera tej whisky, światowa premiera tej whisky będzie miała miejsce dopiero w przyszłym miesiącu. Ale tak jak mówię, ja, Whisky Malt Content, wasz korespondent z Wysp, staram się robić wszystko, aby informacje o whisky dotarły do was wcześniej niż sama whisky. Dlatego też, kiedy te whisky pojawi się oficjalnie w sprzedaży, już będziecie mieć jakiś punkt odniesienia. Więc mamy w tym wypadku whisky bardzo podobnie, jak jest to w przypadku dziesiątki. Whisky leżakowała w beczkach po bourbonie, tylko i wyłącznie. Została zabutelkowana w mocy 40%. Co do filtracji i karmelu, nie mamy informacji. Podejrzewam, że i filtracja na zimno, i karmel miał tutaj miejsce. Tak to mniej więcej wygląda kolorystycznie, ale tak jak mówię, nie odnoszę się do koloru, gdyż prawdopodobnie whisky ta była barwiona. Na nosie jest owocowo, natomiast mamy tutaj sporo karmelu i sporo wanilii. Mamy odrobinę cynamonu. Jest bardzo fajnie wyczuwalna, przyjemnie wyczuwalna taka gęstość w aromacie, taka kremowość, śmietankowość. Wiecie co? Zróbmy tak. Porównajmy sobie to może z 10-letnią edycją. Będziemy mieć konkretniejszy punkt odniesienia. A few moments later. Mam dziesiątkę. Jeszcze w tym starszym bottlingu. Sprzed rebrandingu. I zróbmy sobie małe porównanie. Jak to będzie wyglądać? Zwróćcie uwagę, moi drodzy, na kolor. Nie wiem, czy widzicie dokładnie, ale dwunastka jest zdecydowanie ciemniejsza. Tak jak mówię, tutaj bardzo ciężko będzie się odnieść z tego względu, że nie wiemy, czy ta whisky była barwiona karmelem, czy nie. Ale 12-letnia edycja. Jest karmel, jest wanilia,
Jest śmietankowo, jest tak delikatnie gęsto. Gdzieś tam za tym jakieś jabłko, troszkę cynamonu. Aromat przyjemny, muszę przyznać. Ok. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku dyszki. No tu jest inaczej. Tutaj nie ma tej karmelowości i nie ma aż tyle wanilii, ale znacznie większa owocowość. Ta dyszka jest bardziej w kierunku New Make'a, w ten sposób. Jest wyczuwalna ta kwiatowość, taka typowo New Make'owa. Więcej zbożowości, więcej kwiatowości, więcej owocowości, ale nie ma tego karmelu, nie ma tej wanilii, aż tyle. I nie ma tutaj oleistości, która jest w dwunastce. Spróbuj sobie najpierw dziesiątkę, a później przejdziemy do dwunastki. W przypadku dziesiątki w smaku mamy tu taką przyjemną oleistość. I od razu dostajemy odrobinę wanilii. Jest sporo zbożowości, delikatna kwiatowość i zaraz za tym idą owoce, ananas, jabłko. Jeszcze jeden łyk dziesiątki. Po przełknięciu mamy więcej tej imbirowości. Pojawia się taka delikatna goryczka, coś jak zielony włoski orzech. Jest goryczka, jest dość intensywna zbożowość. Finisz jest średniej długości, ale jest taki nieco goryczkowy, taki właśnie orzechowy, goryczkowy, trochę ziołowy. Jest ta kwiatowość, no czuć tą młodość tutaj tak naprawdę w finiszu. Sporo owocowości, zbożowości, delikatna słodycz, natomiast no jest tutaj taka wytrawność, dość mocno wyczuwalna. Zobaczmy, jak to będzie w przypadku dwunastki. No tu jest nieco inaczej. Ta łyski jest nieco gęstsza, nieco bardziej oleista, ma troszeczkę lepszą strukturę i od początku mamy dużo więcej karmelu, dużo więcej wanilii. Ta pikantność, ta imbirowość występuje, ale w nieco mniejszej intensywności jak w przypadku dziesiątki. Owocowość jest, ale też jest jej nieco mniej. Nie ma tej takiej zbożowości i nie ma tej takiej kwiatowości, jak to jest w przypadku dziesiątki. Czyli tutaj wyczuwamy nieco większy wpływ beczek. Zdecydowanie. No jest to whisky nieco bardziej treściwa. Tak bym to określił. Jeszcze jeden łyczek dwunastki. Kiedy to whisky przełykamy. Mamy karmel, mamy wanilię, jest trochę słodyczy, delikatna zbożowość, jest ta owocowość, trochę mlecznej czekolady się pojawia. Jest delikatnie rozgrzewająca, jest taka delikatna imbirowość, ale jest ona zdecydowanie mniejsza niż w przypadku dziesiątki. Finisz z kolei w tym wypadku jest słodszy niż w dziesiątce. Mamy tu więcej karmelu, mamy tu więcej wanilii, jest trochę mlecznej czekolady i trochę owocowości. Więc no, podsumowując, okazuje się, że w tym wypadku ta dwunastka jest nieco lepsza. Oczywiście nie ma tutaj jakiejś super różnicy, natomiast czuć, że ta whisky jest nieco starsza. Jest troszeczkę bardziej ułożona, jest też nieco słodsza, co zapewne wynika z dłuższego leżakowania, z większego wpływu beczek po bourbonie. Więc jak dla mnie osobiście jest na plus. Teraz nie wiadomo, moi drodzy widzowie, jak to będzie wyglądało cenowo. Powiem Wam tak. W Wielkiej Brytanii normalna cena dziesiątki to około 33-34 funtów.
Bardzo często w promocji można ją dostać za 28-29 funtów. Natomiast dwunastka, ta nowa edycja, która pojawiła się w sklepie destylarni Glenmorangie, na dzień dobry kosztuje 40 funtów. Czyli przeliczając to, będzie około 200 zł. Wiem, że dziesiątka w Polsce kosztuje około 180 zł, więc gdyby ta dwunastka trafiła na rynek w cenie 200 zł, to tak naprawdę różnica cenowa jest bardzo znikoma i warto dopłacić te 20-30 zł, chociażby tylko dlatego, żeby mieć troszeczkę więcej intensywności, bo tak to w tym wypadku wygląda. Nie wiemy dokładnie, jaka będzie cena w Polsce, ale dowiemy się zapewne za jakiś czas, w przyszłym miesiącu, kiedy ta whisky oficjalnie trafi do sprzedaży. Tak to wygląda, moi drodzy widzowie. Tak wygląda porównanie nowej dwunastki ze starą dziesiątką. Mam nadzieję, że to wideo okaże się dla Was przydatne, szczególnie wtedy, kiedy ta whisky pojawi się na rynku, a być to naprawdę niebawem. Z tego co wiem, niektórzy z Was już na to whisky czekają, dlatego też mam nadzieję, że to wideo Wam się przyda. Ode mnie, moi drodzy widzowie, to wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejsze wideo. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego.